ograniczeń, bez naleciałości, bez schematów moralnych i kulturowych. Doskonały człowiek. I wyobraźcie sobie taką kulturę i cywilizację doskonałych ludzi. Czy można byłoby żyć w świecie, w którym każdy z nas idzie w różnych kierunkach? Czy można byłoby być szczęśliwym, gdyby w jednym domu żyli ludzie o takiej kulturze i moralności, a obok sąsiedzi o zupełnie przeciwnej, różnej? Czy można byłoby wytrzymać w życiu w małym miasteczku, gdzie są pewne różne koncepcje ulic, finansów, architektury, zupełnie sprzeczny świat? Czasem idee są bardzo porywające, ale praktyka życia wtedy tak naprawdę staje się szalenie uciążliwa. Nasze czasy, nasza kultura poniekąd próbuje upraktycznić to, co wymyślił Rousseau. O naszych czasach mówi się, że są to czasy ludzi żyjących zupełnie indywidualnie. Właściwie każdy człowiek dzisiaj może sobie wykreować swoje życie tak, jak chce. Począwszy od tego, jak wybiera, dokąd jedzie, wszystkie są granice otwarte dzisiaj praktycznie. Jak chce żyć, co robi, jaka jest jego moralność. Nikomu dzisiaj nic nie wolno narzucić, bo kto narzuca, ten jest tyranem, ten jest ciemnogrodu. Ta idea Rousseau, indywidualisty, wycofanego ze społeczeństwa, więc genialnego człowieka, idealnego człowieka, tak naprawdę dzisiaj w naszych czasach doczekała się znakomitej praktyki. Ale Pismo Święte, którego słuchaliśmy dzisiaj, mówi nam o rzeczywistości zupełnie przeciwnej. Mówi nam o posłuszeństwie. W pierwszym czytaniu oglądaliśmy postać Melchizedeka, który wita Abrahama w symbolicznym geście, wynosząc chleb i wino. Ten gest Melchizedeka można również odczytać jako gest posłuszeństwa wobec Abrama. Melchizedek poddaje się jurysdykcji Abrama. Jest mu posłuszny. Potem ten gest Melchizedeka Kościół przejął w liturgii. Na przykład, kiedy my, księża, kapłani, jesteśmy święceni na księży, jednym z elementów liturgii święceń, nieraz trudnym dla ludzi, jest to, że jako księża wkładamy ręce nasze w ręce biskupa, ślubując mu cześć i posłuszeństwo do końca naszego życia. Cześć i posłuszeństwo. Również to posłuszeństwo wyraźne jest dzisiaj w Ewangelii. Czy widzieliście, jak Chrystus instruuje swoich uczniów? Oni nie działają dowolnie, jak każdy chce. Eucharystia, którą mają za chwilę przeżyć, jest przygotowana przez dokładne instrukcje Chrystusa. Macie pójść tu i tam. Tam będzie sala gotowa, usłana. Jezus mówi, macie i to wykonać. I oni są mu do końca posłuszni. I dlatego mogą spożyć Eucharystię. Ewangelia dzisiaj i Pismo Święte Starego Testamentu mówi nam o czymś, czego nasza kultura dzisiaj nie chce do końca znać. O posłuszeństwie, które jest całkiem przeciwnym nurtem życia do chorego indywidualizmu, który kiedyś tam wymyślił Rousseau, a który my dzisiaj tak zapalczywie upraktyczniamy w naszym społeczeństwie. Czym jest, siostry i bracia, ten indywidualizm? Może jest on twórczością. Rzeczywiście czasem indywidualiści są ludźmi, którzy tworzą genialne rzeczy, ale tworzą je sami. Nie znają żadnych wspólnotowych reguł. I dziwne jest to, że najczęściej ci genialni indywidualiści najczęściej stają się tak naprawdę wielkimi tyranami, z którymi nikt nie może wytrzymać. A czym jest posłuszeństwo? Jest ono, ogólnie mówiąc, pokornym przyjmowaniem. Nie kreuje swojego życia, ale próbuje przede wszystkim przyjąć to, co Bóg zamierzył na moje życie. Nie kreuje swojej własnej moralności, ale próbuje zrozumieć z pokorą, że przede mną i obok mnie żyją ludzie mądrzejsi,
którzy przekonali się do mądrości dekalogu, do tego, że warto żyć i iść za głosem sumienia. Nie kreuję swoich chorych wyborów, ale przyjmuję. Więcej przyjmowania niż kreacji, to jest właśnie posłuszeństwo. Jeśli nasze czasy nie wrócą do pokornego posłuszeństwa, być może dojdziemy do takiej granicy chorego indywidualizmu, do takiego świata indywidualistów,